No właśnie, gdzie my jesteśmy, to zaraz opowie nam pomysłodawca, szef tego miejsca. Wielki pasjonat dwóch kółek. Założyciel i siła napędowa niezwykłej sieci sklepów rowerowych Airbike. Jak sam mówi, w życiu, jak i w biznesie najważniejsze są dobre, uczciwe relacje z ludźmi. Po 15 latach prowadzenia firmy, gdyby mógł wybrać, z pewnością byłby mechanikiem rowerowym. Bo to kocha najbardziej i to sprawia mu największą frajdę. Przed Państwem Mikołaj Pytel. Dzień dobry, witam. Ale ja tutaj przygotowałem kilka funkcji, które pełni mój gość, tak. Założyciel, główny mechanik, szef marketingu, prezes, bike fitter, sprzedawca. Czegoś nie wymieniłem? A, robi świetną kawę. Reklama. Bohaterowie tego odcinka piją dobrą kawę w sklepie Airbike Przybranickiego w Wilanowie. Po reklamie. Kondraciuk Live Podcast. Trendy, pasja, inspiracja. Zaprasza Daniel Kondraciuk. No, pewnie trochę wymieniłeś za dużo, paru rzeczy nie wymieniłeś. Generalnie to, tak jak widać, nie jest to profesjonalnie zarządzana firma. Słuchaj, do tego jeszcze dojdziemy. To nie jest program dla młodych marketingowców, spokojnie. Tak jak przed chwilą, przed programem rozmawialiśmy, to właśnie robię to, bo mogę. Wiesz, generalnie mi na przykład grzebanie w rowerach sprawia bardzo dużą przyjemność. No i mimo, że jako zarząd spółki pewnie nie powinienem nawet się zbliżać do stajaków, to jak tylko jest okazja, to się oczywiście wyrywam. No. Po prostu chcesz być jednocześnie jak Arek Jakubik, i twórcą, i tworzywem. Wiesz co, nie, no po prostu chcę robić to, co lubię i budowanie firmy jest fajne, robię to od 15 lat. W Polsce jest to dość duże wyzwanie, jest to dość trudne, ale bycie mechanikiem jest fajniejsze i po prostu dążę do tego, żeby móc z powrotem być na przykład mechanikiem, bo sprawia mi to frajdę, tak? To, że świat oczekuje, że każdy będzie się chciał rozwijać i zostać prezesem, no to tym gorzej dla świata, no. Ja tylko poproszę mojego gościa, aby nie uprzedzał moich pytań, bo się okaże, że odpowie na nie, zanim je zadam, więc zacznijmy od początku. Mikołaj Pytel, założyciel salonu rowerowego Airbike, sklepu rowerowego Airbike, salonu, miejsca spotkań triatlonistów i kolarzy, czy też kolarski showroom połączony z serwisem i z dobrą kawą, czy też to jest koncept rowerowy, bo próbowałem, ja próbuję pewne zjawiska nazwać. Wiesz co, to jest tak. Firma ma 15 lat, placówka, w której teraz jesteśmy, ma rok i jest to pierwsze miejsce, które udało się zbudować od zera. To znaczy wzięliśmy lokal w stanie deweloperskim i od początku do końca każdy metr wykończyliśmy po swojemu. Mamy prysznic, z którego mogą skorzystać klienci. Mamy, tak jak zauważyłeś, porządny ekspres, żeby samemu napić kawę, żeby każdy z naszych gości i klientów mógł się napić kawy. Także no, taki jest pomysł, że to jest sklep rowerowy, tylko taki troszeczkę nietypowy, tak? Nie dorabiamy do tego jakiejś wielkiej ideologii, że to jest salon, ale z kawiarnią, z serwisem, z ekspozycją, ale bez tego, a z tamtym. Nie, po prostu to jest sklep rowerowy i stoi tu ekspres, prysznic i parę innych rzeczy. No. Słuchasz Kondraciuk Live Podcast. Pamiętasz, jak sprzedałeś pierwszy rower? Czy pamiętam, jak sprzedałem pierwszy rower? 15 lat temu? Wiesz co, tak dosyć mgliście. No nie jest tak, że pamiętam, że miał żółty widelec, szarą ramę i był wheelerem. Chociaż pewnie jakoś mniej więcej tak było. Ale emocje, wiesz. Sklep zakładasz, jesteś młodym przedsiębiorcą, młodym pasjonatą, który wchodzi w trudną branżę na dużej euforii i sprzedaje pierwszy rower. Nie, jak masz 20 czy 21 lat, to ogólnie piątkowe wieczory stanowią poważny punkt programu twojego życia. Jeszcze chodzisz tam do jakiejś szkoły, gdzieś tam się kręcą jakieś dziewczyny, masz strasznie dużo różnych innych rzeczy na głowie i zarządzanie firmą, czy przeżywanie biznesu. To 15 lat temu to wyglądało zupełnie inaczej. Słuchaj, wybrałeś taką branżę, znaczy nie, wybrałeś piękną branżę. Branżę z fantastycznymi tradycjami we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii, ale realizujesz ją w Polsce, gdzie sezon trwa 3-4 miesiące, góra 5, jak jest dobra pogoda. Tak, to jest na pewno, sezonowość jest bardzo dużym problemem, a drugim, według mnie równie ważnym, jest zamożność społeczeństwa, bo na przykład w Niemczech sprzedaje się bardzo dużo rowerów elektrycznych i fajnie, one tam kosztują 4 tysiące. No i u nas też kosztują 4 tysiące, tylko że to jest w euro.
I... A oni mają w euro, a my mamy w złotych. Nie, oni mają w euro i my mamy w euro. Czyli te 4 tysiące tam, to jest 16 tysięcy u nas. I jak no tam to... mechanik zarabia 2 czy 3 tysiące, to sobie kupuje rower za odłożone z 3 pensji. A u nas, żeby kupić taki rower, musisz odkładać 3 lata. No i to jest ta różnica niestety siły nabywczej. I to widać bardzo mocno po tym, jak wyglądają sklepy za granicą i w Polsce i po tym, co się sprzedaje za granicą i w Polsce. Czyli ty po prostu generalnie powinieneś być doradcą ministra finansów, bo dokładnie znasz strukturę, a przynajmniej trend wzrostowy zamożności społeczeństwa. Czy my bogacimy się tak naprawdę? Czy ta inflacja nas zjada? Jak to wygląda z twojego doświadczenia? Wiesz co, nie lubię rozmawiać o polityce, bo... Nie, to jest ekonomia. Nie spełnia moich standardów moralnych. Nie, to nie jest polityka, nie jest polityka. Nie czuję się też upoważniony, żeby analizować tak duże dane ekonomiczne. Na pewno zamożność społeczeństwa rośnie. To widać po tym, jakimi jeździmy samochodami. To widać po tym, jakie się sprzedają rowery. Kiedyś rower za 1500 czy 2000 zł to był już bardzo drogi rower i ludzie sobie nie wyobrażali, że można wydać 10 czy 20 tysięcy. A później pojawili się triatloniści? Tak, co sezon kupują rower od 40 do 100 tysięcy wzwyż. W segmencie rowerów szosowych i triatlonowych faktycznie epoka dzieli się do momentu pojawienia się triatlonistów i po tym momencie. Oczywiście tam ta legenda z rowerem co roku za 40 czy 100 tysięcy złotych to nie dotyczy prawie nikogo w Polsce, bo... O, tu się mylisz. Nawet... Ja słyszałem, ale to jest, wiesz, że to jest mocno skrywana historia. Jest taka historia zawodnika, który co sezon ma rower 50, 60, to teraz słyszałem, że ma na nowy sezon za 80. 55 tysięcy. No to, taki... to są legendy miejskie, ale potwierdzone. Pewnie z 5 osób w Polsce znajdziesz takich, które... No ale to stary, no tak samo jak możesz kupić zegarek za 50 czy 200 tysięcy złotych, możesz to zrobić co kwartał, tak? Po prostu jeżeli masz na koncie odpowiednią ilość setek milionów, to stać cię na wszystko, no. Ale ogólnie rzecz biorąc, rower się kupuje wyczynowy pewnie co 3-4 sezony, a rekreacyjny co 5-6 lat w Polsce. Dobrze, pozostańmy chwilę przy biznesie, zaraz porozmawiamy o pasji, o ludziach i o całym zamieszaniu związanym z lifestyle'em, którego jesteś częścią i który kreujesz. Czy ty miałeś w swoim, przez ten czas biznesowy na początku jakieś chwile zwątpienia, że minął rok, nie ma, jesteś pod kreską, jesteś mało nad kreską i myślisz sobie, kurczę, wyjadę w Bieszczady, zacznę, wiesz, chodzić domek, po lesie, jest kupię taki, domek, jest dokładnie. Takie nagranie, kupię tak, domek w Bieszczady. Tak, polecamy to na YouTubie, zanim wyjedziecie w Bieszczady. Mikołaj tego nie zrobił i bardzo dobrze, więc powiedz, czy ty miałeś taki moment zwątpienia? Ja lubię odświeżać, tak, spoko. Wiesz co, to jest tak. No pierwsze lata to jak masz 20 lat czy 22, no to lecisz na euforii młodzieńczej fantazji, tak? Niczego nie liczysz. Poza tym to były inne czasy. Pamiętaj, że jak ja zaczynałem, to praktycznie nie było Allegro. Zupełnie nie było internetu, nie było sklepów internetowych, nie było internetu w komórkach. Świat wyglądał zupełnie inaczej. Porównanie ceny było prawie niewykonalne, albo tak kosztowne, że nikt tego nie robił. No, a w tej chwili... Nie pamiętam takich czasów, faktycznie. A w tej chwili rynek masz w telefonie komórkowym. Tak. Jesteś w stanie, gadając z gościem, przesunąć kciukiem kilka stron internetowych i porównać ofertę z całym światem. Ja nie mówię już o Polsce. Weszli bardzo duży gracze typu Wiggle czy Chain Reaction, które zresztą w tej chwili się fuzjują, także powstanie jakiś totalny gigant. Te pierwsze lata to były inne czasy. To był mały biznes, to była jedna placówka. Oczywiście tam, to się tam domykało lepiej albo gorzej, ale jakoś to szło. Potem jak firma zaczęła rosnąć w strukturze płaskiej, to się zaczęły robić duże kłopoty, bo u nas zawsze inwestycje wyprzedzały cashback i zarabiając powiedzmy 100 tysięcy rocznie jako firma, zawsze wydawaliśmy 300, generując gdzieś jakąś dziurę. No i to tam trwało następne powiedzmy 5 lat i od jakichś 3 czy 5 zainstalowałem w komputerze Excela i zaczęliśmy go używać i ogólnie tak, wskaźniki zaczęły się poprawiać i ten cały biznes zaczął krzepnąć. Słuchaj, to ja się bardzo cieszę, że nie było takich załamów. Wiesz, ja też szukam, wiesz, ludzkich, wiesz, amerykańska historia, wiesz, 7 razy upadł, za 8 razem się podniósł, zdobył złoto na olimpiadzie i tak dalej, ale tu widzę, że jest lepiej. Wiesz co, to jest tak, z zewnątrz to wygląda bardzo dobrze, a od środka to takie jest mniej więcej poczucie, jakbyś siedział w okopie w pierwszej linii. I to tak mniej więcej tak wygląda życie w rowerowym. Jak komuś się wydaje, że to jest tak, że przychodzisz za 5, otwierasz z klucza, przychodzi jakiś pan, kupuje rower za dychę, w sumie cały dzień się nic nie dzieje, zjadłeś obiad, napompowałeś parę kół, zamykasz 5, pojedziesz do domu, dzieci, żona i tak dalej. To wygląda to trochę inaczej. Słuchaj,
tak, wiesz, obserwuję jakby twoją firmę, bo logo masz bardzo charakterystyczne, bardzo wbijające się w pamięć. Ja pamiętam swoje pierwsze zawody triatlonowe. Gdzie to było? Zaraz sobie przypomnę. To był chyba Susz albo Ełki. Pamiętam, że podjechał taki, wiesz, spektakularny, duży bus z napisem Airbike. Z niego wysypali się celebryci, gwiazdy. Piotrek Adamczyk, Tomek Karolak, Waldek Błaszczyk, Piotr Nowak. I wychodzi, myślę sobie, kurczę. Mogła być Gdynia. Gdynia też, ale to mówię wcześniej, bo w Gdyni też oczywiście. A to Ełk był też, tak? Ełk też, w Ełku też. Myślę sobie, kurczę, ale się goście wożą, co stary. Co prawda jeden z nich był Dowborem pewnie, ale... Dowbor też był, tak. I Gras chyba też był. Nie, Gras nie był u nas. Ogólnie z grubsza to tak. Ale do końca sobie, i tak patrzę sobie, kurczę, ale się goście wożą, kurde. Oni jeżdżą jak zawodowcy z CCC, po prostu mają swojego, wiesz, mają swoją firmę, mają swoje rowery. Później wychodzi taki, pamiętam, jedliśmy śniadanie, przybiliśmy piątkę, bo to był jakiś starczy ten. Okazało się, że za tym całym zamieszaniem stoi sympatyczny, skromny, kurczę, chłopak, który nie jest gigantem rowerowym, tylko po prostu prowadzi z pasji sklep. Jak ci się udało, powiedz, stworzyć taki team takich ludzi, którzy są dookoła Airbike'a? Bo Dowbor nawet prowadzi Sopot, słuchaj, z twoim logotypem na koszulce i informuje widzów, że zaraz jedzie na triathlon. Wiesz co, to może źle zabrzmi, jak powiem, że to zrobiło się samo, ale to trochę jest tak, że ja po prostu staram się swoją robotę zrobić dobrze i to się broni. Najprościej rzecz ujmując, często gęsto jest tak, że mówiąc brzydko, przejmujemy klientów czy zawodników, którzy gdzieś indziej po prostu nie do końca znaleźli tą obsługę czy te standardy, które ich interesują. Przygotowanie rowerów wyczynowych jest bardzo wymagające. U mnie w firmie robi to kilku ludzi. A najważniejsze rowery przed najważniejszymi startami zawsze staram się sprawdzić samemu. No bo to jest tak jak w sporcie każdym, gdzie wchodzi sprzęt, czy w sporcie motorowym, czy w motocyklach, czy w samochodach. No to nieraz widziałeś, jak w Formule 1 tam najczęściej spektakularnie widać błędy mechaników. Odpadają różne części, na przykład koła, czy inne historie i po prostu jest game over. I to tak samo wygląda triathlon. No, chociażby zeszłoroczna Gdynia, gdzie były wysypane pineski i paru zawodników, w tym między innymi naszego Maćka Dowbora, wyłączyło to skutecznie z rywalizacji. No w jego przypadku to szkoda, bo szedł dość, na dość dobry wynik. No i wiesz, i po prostu no, ja strasznie przeżywam zawsze każdy start moich maszyn. No to tak myślę, że to jest porównywalne z mechanikami, wiesz, w bazie wojskowej w czasie wojny. Po prostu liczysz, ilu wróciło. To jest naprawdę masakra. Ja odliczam, wiesz, minuty do momentu, jak oni skończą te dwa i po prostu czy wszyscy wrócili, czy wszystko zagrało, nie? Kurczę, to jest niesamowite, bo sezon generalnie jesteś cały czas... Można osiwieć od tego, no, naprawdę. Jesteś młodszy ode mnie, ja widzę, jesteś już taki, wiesz, szpakowaty, doświadczony mężczyzna życiowo, ale ty, sezon to jest sklep, ale sezon to jest praktycznie, tak jak mówisz, to są zawody i to są potężne emocje, bo masz ilość zawodników na swoich maszynach, no i generalnie myślisz sobie, a ich wynik zależy od tego, jak nam się udało to zrobić. Czy wiesz, my przeżywamy każdą porażkę, bo nie ukrywam, że zdarzyło się kilka razy, że rowery były źle przygotowane, gdzieś popełniliśmy błędy, kilku naszych klientów miało defekty na trasie. Bardzo często są to proste rzeczy, z którymi doświadczony kolarz poradziłby sobie w sekundę, bo jak ci spada łańcuch, czy odepnie ci się jakiś tam, nie wiem, przewód od elektryki, czy wyłączy ci się jedna z przerzutek, czy coś takiego. To jest to często gęsto dla fachowca do opanowania w sekundę, ale dla ludzi, amatorów startujących pierwsze swoje starty, to jest bardzo duży dramat. I wiesz, i tak naprawdę przeżywasz to tak samo mocno, trochę tylko mniejsza jest zadyma medialna, no bo jakbyśmy zaliczyli fuck up z rowerem Maćka, no to niestety będą o tym widzieć wszyscy kwadrans po kresce, a jeżeli źle zrobimy rower pani Krysi, no to będzie to wiedziała ona, jej mąż, część jej rodziny, no i niestety mechanik, który to robił też, także to są bardzo smutne historie, ale na szczęście zdarzają się bardzo rzadko. Powiedz, z takich w cyklu rady nie od parady, czy bike fitting to jest fanaberia, czy to jest mus, czy to jest trend, czy must have? Wiesz co, ja bardzo nie lubię takich pytań, bo będąc po stronie sprzedażowej... Ale u ciebie można to zrobić, nie tak, tylko... Tak, oczywiście, my mamy pierwsze studio fittingowe, które powstało w Polsce. Wojtek, mój fitter, zresztą mój trener sprzed dekady, czy dwóch chyba.
tak, przy duch. Ma w tej chwili ustawione, podejrzewam, pod 2000 ludzi, także jest jednym z dwóch, trzech najlepszych fachowców w Polsce. I tak jak mówię, ja nie lubię odpowiadać na takie pytania oficjalnie, no bo będąc w jakimś tam sposób sprzedawcą, powinienem odpowiadać, że tak, to musisz kupić, to musisz wymienić do łóżkasy, do łóżkasy, do łóżkasy. Ale fitting jest czymś takim, co absolutnie dla kogoś, kto jeździ trochę więcej, jest must have. Do tego stopnia... Przerwę ci na chwilę, tylko potwierdzę, żebyś się nie martwił, ponieważ ja też uważam, że to jest must have, bo pamiętam, jak bez fittingu pojechałem na połówkę Ironmana, jak zsiadłem z roweru, to nie mogłem się wyprostować, ponieważ on nie był do mnie dostosowany, więc to pytanie jest z ukrytą odpowiedzią, że tak. No, generalnie rzecz biorąc, wiesz, największy problem jest z kolarzami, bo zresztą ja kończyłem tą samą szkołę, wszystko wiemy najlepiej, sami ustawiłem sobie najlepiej, po co to ruszać, mostek musi być w dół, gdzie mi pan tutaj skraca podnosi, nie? I na tym przykładzie ja zacząłem robić po prostu tak, że jak moi kumple kolarze przychodzą i nie wiedzą, ale by chcieli, ale może nie, to po prostu mówię: stary, robisz? Jak będziesz niezadowolony, to nie płacisz. No i się jeszcze nie zdarzyło, żeby ktoś przyszedł i powiedział: stary, to było bez sensu. No widzisz, to twoje obawy były nieuzasadnione. A się a propos, muszę wpaść na bike fitting, bo chociaż nie, w tym sezonie nie startuję. W tym sezonie jestem kibicem. Kolejne pytanie. Jak już... Wspominałeś tutaj, ile lat trwało dochodzenie do rentowności, moment zamontowania Excela, czyli jak już biznes okrzepł, ty jako przedsiębiorca się ustabilizowałeś, okrzepłeś, jak już wypłaty się zgadzają, przychody się zgadzają, to się wszystko fajnie kręci, przyjeżdżają ludzie. Co jest najfajniejsze w tej robocie? Czy to, że z rana sobie, wiesz, z klientami, z przyjaciółmi airbike'a sobie jedziesz na rower, wiesz, razem pijesz kawę, czy sobie gadasz o życiu? Najfajniejsze są relacje. Najbardziej przykry moment, poza właśnie momentem, kiedy musimy poprawiać swoją robotę, szczególnie jeżeli miało to dla kogoś jakieś konsekwencje startowe, czy wiesz, no gdzieś tam coś nie zagrało, to oprócz tego słabe są takie czysto ludzkie jakieś przepychanki, żeby daleko nie szukać wczoraj pani na zamknięciu, kiedy mamy zawsze największy ruch. To jest tak, że po prostu w ciągu godziny przychodzi tyle samo ludzi, co przez poprzednie 7, nie? Masz na przykład w sklepie przez 45 minut non-stop 8 osób, czy coś takiego. Sklep ma 100 metrów powierzchni sprzedażowej, w związku z czym jest to naprawdę ciasno. No i pani generalnie miała pewnie bardzo zły dzień i wyszła do sklepu. Nie wiedzieliśmy jej dzień dobry, podobno. Co prawda przypuszczam, że gdyby ona powiedziała nam dzień dobry, to byśmy jej odpowiedzieli. Więc i wiesz, z takich małych rzeczy zrobiła się strasznie wielka awantura. No to jest smutne, bo akurat oddawaliśmy dwa rowery, przy których jeden z mechaników, ponieważ to był rower z typu, który lubi, spędził ze dwa razy więcej czasu niż powinien i naprawę go dopieścił. No na koniec dostaliśmy zjebki, mówiąc brzydko, i wiesz, i przygoda się zakończyła. No to jest słabe. Ale jeżeli pytasz o to, co jest w tym najfajniejsze, to tak, na pewno to, że możesz pójść na rower z fajnymi ludźmi, nie myśleć o biznesie, tylko po prostu iść pokręcić, a jednocześnie mimo wszystko to cały czas jakby nakręca ten twój biznes. Więc to się fajnie ze sobą łączy. To, że jeździsz na wyjazdy, jest fajne. No generalnie rzecz biorąc, to jest praca, która jest bardzo wymagająca czasowo, jest bardzo wymagająca pod względem zaangażowania, wiedzy i tak dalej. Czy pracujesz non-stop generalnie? W zasadzie tak. I zawsze jest tego za mało, zawsze czegoś nie zrobiłeś, zawsze czegoś się nie nauczyłeś, zawsze jeszcze czegoś tam nie masz na półce i tak dalej. Ale daje mega dużo frajdy. No. Słuchasz Kondraciuk Live Podcast. Ja tutaj widzę tutaj rower Wojtka Herry. Ścigałem się swoją, wiesz, czerwoną Meridą. Pozdrawiamy Wojtka serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie Wojtka Herrę. No ścigaliśmy się, pamiętam, w Gdyni i tu widzę, że to jego wypasiony bajk wisi po prostu w witrynie. Można tu przyjść, Wilanów Branickiego, zobaczyć ten wspaniały rowerowy rumak. Słuchaj, z Wojtkiem Herrą jest związana inna historia, która mnie, wiesz, tak pozytywnie rozwaliła, w cudzysłowie. Pamiętam, że Wojtek wybierał się z rodziną swoim busem. Napisał na Facebooku, że ten jego legendarny bus po prostu się rozkraczył i po 5 minutach widziałem, że zaprosiłeś go do siebie i pożyczyłeś mu swój bus. No, nasze auta to dosyć często wyruszają w różne takie dziwne. Jak to się dzieje? Ja nie widziałem takich akcji, żeby... Dzwoni komórka i wsiadasz, trochę jak w straży pożarnej. No, jak wyje syrena, to odpalasz samochód, no. Tak, ale jeszcze wracając, wiesz, to do poprzedniego pytania, co jest fajne w tej robocie, to jeden z najprzyjemniejszych momentów jest też wtedy, kiedy napracujesz się nad jakimś rowerem, bo wbrew temu, co się może wydawać, my nie wciskamy sprzętu każdemu, kto wejdzie przez drzwi, jak najdroższy i pojechał, tylko naprawdę wkładamy dużo zaangażowania i korzystamy w miarę możliwości z całej swojej wiedzy, żeby dobrać dobry sprzęt. Jeżeli człowiek daje ci feedback, że tak, był jeździć,
kupił na przykład niewiele droższy rower niż miał poprzednio, ale dużo lepiej dopasowany i dostajesz feedback, że jest super zadowolony, że dziękuję za wykonaną pracę i tak dalej, to jest naprawdę fajne też w tej pracy. Działasz też charytatywnie, na przykład na rzecz Fundacji Synapsis. Co, ja tego tak nie traktuję, że działam charytatywnie, bo to jest następne wielkie słowo i wiesz, no, żeby być filantropem, to żeby... pewnie trzeba, nie wiem, mieć miliony może i je tam wydawać. Wspierasz. No, wspieram, tak. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli mamy możliwość, to wspieramy wszystkie inicjatywy, szczególnie takie, które są kierunkowane albo na dzieci, albo na to, żeby komuś pomóc dalej radzić sobie samemu. Powiedz, jak to się dzieje, że po wielkim boom i po wielkim hajpie na sklepy i rowerowe, i butami do biegania, te sklepy w większości się zamykają, a ty masz już 5 filii w Warszawie, Airbike'a. Wiesz co, myśmy w szczycie formy mieli kiedyś 9 placówek, tylko to były mniejsze placówki i tak dalej, i po właśnie, tak jak mówiłeś, uruchomieniu Excela pewne rzeczy się zmieniły i teraz wszystkie są na zielono. Wiesz co, no jak to się dzieje? No to się dzieje tak, że analizując chociażby jeden z przykładów niedawnych, kiedy ludzie, którzy do tej pory pracowali w dużych firmach, w korporacjach czy w firmach, gdzie trochę inaczej się pracuje, trochę inne są budżety, trochę inne są marginesy bezpieczeństwa i tak dalej, a prywatnie lubili rowery, bieganie czy cokolwiek innego, otwierają sobie biznes, nie daj Boże jeszcze robiąc to do spółki, czyli z jednej strony masz rozmycie odpowiedzialności za decyzję, a z drugiej strony masz rozmycie decyzyjności. Potem podejmują ryzykowne lub złe decyzje od strony ekonomicznej, no to ciężko jest dowieść wynik. Wiesz, mi jest relatywnie łatwo pracować w rowerach, bo ja to robię od 15 lat. Jesteś byłym zawodnikiem. Gdzie trenowałeś? No, zawodnikiem to następne nadużycie, bo to parę wyścigów dookoła Trzepaka to jeszcze nie jest wielkie zawodnictwo. No, ale... Skromność, to jest po prostu czysta skromność. 2 lata się ścigałem na szosie, potem parę lat się ścigałem na góralu To tam, znaczy jakby tak, znam od środka też. Czy to doświadczenie przekłada się na biznes? Mega pomaga. No wiesz, chociażby tak jak wczoraj wpadł Bartek Huzarski po treningu, no to na dzień dobry możesz z nim pojechać na trening, bo go nie wyłożysz, tak? Zawodowcy nie lubią jeździć z czepakami, no bo jak go podetniesz, to gość ma wyłączony sezon na ileś. Także no to ta wiedza się przydaje na każdym kroku. Poza tym jesteś w stanie też klientom lepiej dobrać sprzęt, jesteś w stanie z nimi pojechać na pierwszą jazdę, pokazać im, jak się mają nie zabić na takim rowerze szosowym. Więc ta wiedza się mega przydaje. Na koniec pytanie, co cię nakręca do działania? Co mnie nakręca do działania? Wiesz, to ja lubię rowery po prostu. I to jakby to jedno zdanie od zawsze zamyka temat. Posiadanie sklepu ma też tą zaletę, że wiesz, inni maniacy rowerowi muszą mieć duży garaż, a ja to sobie nakupię do sklepu, potem się to sprzeda, potem się nakupi nowe i to tak się kręci, nie? Korporacje jeszcze puszują cały czas nowymi modelami, także co mnie nakręca? No, lubię tą robotę po prostu. No dobrze, no to bardzo dobra kawa. Na jaką kawę zapraszasz do siebie, do salonu? A no to musisz sobie wybrać, bo kolarska kawa to jest espresso bez cukru i bez mleka i bez niczego, więc jak jesteś twardy i trzymasz stylówę, to pijesz espresso, a jak po prostu nie jesteś twardy, tak jak na przykład ja, to sobie zamawiasz taką, jak lubisz. Możemy ci zrobić latte, możemy zrobić cappuccino, co sobie życzysz. Ogólnie, wiesz, na pewno kasa nie jest czymś, co jest w stanie cię nakręcać do istnienia w biznesie rowerowym, bo ona się tutaj, dobrze jest jak się zgadza, no, ale milionów na tym raczej nie zarobisz. Czyli pasja, ludzie, pasja, kawa, styl życia. Tak, myślę, że tak to można podsumować. To mówił do was Mikołaj Pytel, założyciel, pomysłodawca, główny dowodzący Airbike'a. 5 miejsc w Warszawie, znajdźcie sobie, gdzie macie najbliżej, ale my zapraszamy też tutaj do salonu Przybranickiego. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję i zapraszam do naszych sklepów, możecie zobaczyć na żywo, jak pracujemy. Nie musicie nic tu nas kupić, możecie po prostu zobaczyć, co mamy w ofercie. Szczególnie, że to jest na przykład też ciekawe, wiesz, jak się w tej chwili rozwija ten biznes. U nas w tej chwili możesz wypożyczyć prawie wszystko, co w tym sklepie znajdziesz. Możesz oddać stary rower w rozliczeniu, możesz skorzystać z programu wymiany rowerów dla dzieci, możesz wypożyczyć trenażer, walizkę, przetestować mnóstwo różnych rzeczy. Także wiesz, ta praca jest fajna, bo daje dużą interakcję z ludźmi. No. I realizujesz ją na wielu poziomach. Tak, to każdy dzień jest inny. Nie jest tak, że przychodzisz, wyjmujesz rower z pudełka, przykręcasz mu koła, sprzedajesz następny. Każdy dzień jest inny, budujesz raz maszynę za 1500 zł, raz za 15, raz za 70. Dużo się dzieje. Słuchajcie, jest 10:55, za 5 minut salon się otwiera i już tutaj tylko uchylone drzwi oznaczają po prostu inwazję klientów.
No, sprawy do załatwienia. Na szczęście tak jest. Życzę wszystkiego dobrego. Gdzie się zobaczymy na najbliższych zawodach? Gdzie będzie można przybić piątkę, pogadać o rowerach? W najbliższym czasie to będzie czas dla rodziny, więc pewnie zobaczycie nas, ale beze mnie, w Nieporęcie. Ja na pewno będę w Gdyni, a start mam zaplanowany w Chodzieży. Co prawda, mój triatlon to jest kolejne nadużycie, bo to jest płynięte jest żabką, jechane jest w trupa i biegnięte jest 6:30. Jak się dobrze zetrę. Tak jak ja. No, także wiesz, tam cel jest taki, żeby dotrzeć do mety, zanim ją zwiną. Ale to osiągamy, zawsze dowozimy target. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Piątka. Mamy to, dziękuję bardzo. Twoje zdanie jest ważne. Zostaw komentarz, opinię albo recenzję. Dziękuję.